Cześć, jestem Klawiatokanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Wskaż każdej parze wzór kwasu karboksilowego o większej mocy. No i tutaj zacznijmy od najważniejszej rzeczy, że moc kwasów karboksylowych maleje wraz z wydłużaniem łańcucha węglowego. Czyli mocniejszy jest ten, który ma krótszy łańcuch węglowy. Czyli ten, później znów kwas metanowy, następnie kwas etanowy, znów kwas etanowy, ale tutaj już mamy zestawienie innych kwasów. Tutaj mamy oczywiście jeszcze dwa kwasy karboksylowe, przy czym ten jeden to jest wyższy kwas karboksylowy. A tutaj mamy porównanie z kwasem tlenowym i beztlenowym. My wiemy, że kwas węglowy jest słaby i nietrwały, czyli samorzutnie ulega rozpadowi na tlenek węgla 4 i wodę. To oznacza, że to kwas etanowy jest kwasem mocniejszy. Natomiast kwas chlorowodorowy jest kwasem mocnym i to on tutaj będzie mocniejszy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.